Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Przed nami bezsenna środa w labiryntach ludzkiego umysłu, dlatego że mam dzisiaj dla was wyjątkowy thriller od równie wyjątkowej, dobrze wam już znanej pisarki. To patronat Wielkiego Buka i bolesna powieść, która wciąga czytelnika prosto w otchłanie, a którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Sine Qua Non, do którego link znajdziecie poniżej. Poznajcie ciemną stronę Mad Vane, Taryn Fisher. Senna Richards kończy 33 lata. Jest samotna, wycofana, pozbawiona miłości, przyjaciół i rodziny. Jest też bardzo popularną pisarką, której życie naznaczone jest wręcz niemożliwym do pojęcia tragediami, które naznaczyło ją już od samego początku, a mimo to Senna trwa niezmiennie. A kiedy pewnego dnia budzi się w obcym domu, całkowicie odcięta od świata, odcięta od możliwości ucieczki, na całkowitym odludziu, to od razu rozumie, że została porwana. Przez kogo? Dlaczego? Zapowiada się naprawdę długa zima, a jeśli Senna będzie chciała uzyskać wolność, to będzie musiała w końcu zmierzyć się sama ze sobą. Ciemna strona to nie jest horror, to nie jest typowy dreszczowiec, ale thriller psychologiczny, który zabiera nas prosto do głębi ludzkiego umysłu. Razem z bohaterką Fisher siedzimy zamknięci w ścianach domu na odludziu, niby nie samotni, a jednak całkowicie osamotnieni i próbujemy to wszystko zebrać w jakiś sposób do kupy. To, co tutaj przeraża, to nieporadność tej bohaterki, to jej absolutnie żałosny stan emocjonalny, jej dramat, który przeżyła, który jednocześnie wywołuje współczucie, ale w jakiś sposób także niezrozumienie, przynajmniej z mojej strony. Senna jest w jakiś sposób antypatyczna, jest też antybohaterką, bo w odróżnieniu na przykład do dziewczyn z Bad Mami nie ma w sobie za grosz w ogóle wewnętrznej siły. Ona siedzi zamknięta w ciemności samej siebie, wewnątrz samej siebie. I gdyby nie ludzka dobroć, to ona by nie przetrwała ani chwili, a czasami wmawia sobie, że jest inaczej. Trzeba jednak przyznać, że ten emocjonalny stan agonalny, w którym Senna się cały czas znajduje, jest naprawdę fascynujący i wciąga czytelnika w te swoje chore, dziwaczne labirynty. Ciemna strona to już moje trzecie spotkanie z prozą Taryn Fisher w tym roku, po mojej ulubionej Margo i po rewelacyjnej Bad Mami. Pewnie pamiętacie moje zachwyty i w tym wypadku nic się nie zmieniło. To jest bardzo mocna powieść w swoim gatunku i jednocześnie opowieść bardzo bolesna, która potrafi wywołać prawdziwy dyskomfort w czytelniku. Taryn Fisher niezmiennie dręczy swoich bohaterów, dręczy tym samym też czytelnika, a jednak od tej powieści nie sposób się oderwać. I znowu tutaj nic nie wiadomo do samego końca, dlatego że prawda okazuje się być o wiele bardziej skomplikowana, niż byśmy zakładali na początku. Powiem wam po prostu tak, łapcie Taryn Fisher w każdej jej thrillerowej odsłonie, bo te powieści po prostu nie zawodzą. Są mroczne, są mocne, są brutalne i kobiece, ale nie tylko dla kobiet. Ciemna strona to po prostu kolejny, jedyny w swoim rodzaju tytuł od Taryn Fisher, którego po prostu nie można pominąć. I to wszystko na dziś. Za możliwość patronowania tej prześwietnej powieści raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Sine Qua Non. Was oczywiście zapraszam też na bloga Wielkiego Buka. Nie zapomnijcie mnie też odwiedzać na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!